Generalnie ta konferencja jest poświęcona nowym technologiom w edukacji. E-learning ma pełne spektrum w tej chwili różnych możliwości, od dostępu do treści zewnętrznych, po interakcje z innymi ludźmi, tak, społecznościowe. No z tej chwili najbardziej pochłonęły narzędzia neurofeedbackowe, to znaczy takie, które umożliwią mi poznanie tego, jak działa mój mózg, po to, żeby po prostu później z największą przyjemnością jak najbardziej efektywnie się uczyć. Myślę, że będą takie dwa trendy. Z jednej strony trend wprowadzający rzeczywiście psychologię poznania w rzeczywisty sposób w proces edukacyjny. Mówię tutaj głównie o takim problemie związanym z testami. Bardzo dużo złego się mówi o tym, jak testy źle działają na osoby, które się uczymy. Jest taki problem w Ameryce dość ciekawy. Amerykanie mają SATy, tak? Testy statystyczne od początku XX wieku, którymi mierzą efekty uczenia się od podstawówki do końca studiów. No i później się okazuje, że pracownicy, którzy trafiają na rynek pracy, korporacją zajmuje około 2 lat przeformatowaniem im mózgów. Dlaczego? Dlatego, że oni jak przychodzą do pracy, zawsze widzą problem w następujący sposób. Dany problem powinien mieć 4 rozwiązania możliwe, tak? Oczekują od pracodawcy tych 4 rozwiązań, z czego jedno jest prawdziwe, a ich działanie powinno polegać na zidentyfikowaniu tego jednego. Rzeczywistość jest totalnie inna, tak? To on powinien zidentyfikować spektrum, przy czym częściowo jedno będzie bardziej prawidłowe, inne mniej, tak? To jest logika rozmyta. No i teraz, dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że w procesie sprawdzania wiedzy, tak zwana selekcja, czyli wybór jednego z wielu, jest jedną z wielu czynności poznawczych. Czym innym jest przypominanie. W momencie, kiedy miałbym inaczej sformułowane pytanie, na przykład w ten sposób wypełnij słowem, które pamiętasz, lukę, mózg inaczej zadziała. Dlatego też pierwszym trendem uważam będzie teraz uporządkowanie tych aktywności, którymi sprawdzamy elektronicznie wiedzę, tak aby rozszerzyć to na pełne spektrum czynności poznawczych. To jest pierwszy trend. Drugi natomiast no, będzie po prostu związany z wykorzystaniem dużych danych. Tak? Pracując na platformach e-learning zostawiamy po sobie wiele śladów w formie tego, jak się zachowywaliśmy z daną treścią, kiedy, ile to czasu trwało, jakie mieliśmy efekty, jak to ma, później, jaki to ma efekt na nasze życie, czy na przykład postępy w nauce. No i wykorzystanie tych masowych danych po to, żeby stworzyć tak zwane silniki rekomendacji, po to, żeby nam rekomendować spersonalizowany e-learning, to jest taki kolejny moim zdaniem ciekawy trend, który już się zaczął powoli, to jest przyszłość, myślę.